Spoglądam sobie teraz na inwestycje w kadry.pl. No i w zasadzie wszystkie branże, w których szukalibyśmy jakich szko jakichś szkoleń dla nas albo dla naszych pracowników, jeżeli prowadzimy firmę, tutaj możemy znaleźć, bo to i administracja, to usługi artystyczne, a wśród nich chociażby florystyka, modelarstwo czy muzealnictwo, ale też na przykład y, usługi w zakresie informatyki, w zakresie nauki języków, w zakresie nawet medycyny, organizacji, prawa, szkolenia z prawa dyplomatycznego, handlowego, kar karnego, no i długo można by wymieniać. Chcemy, by rejestr usług rozwojowych był platformą, na której dostępne są właściwie wszystkie możliwe usługi rozwojowe w Polsce i bardzo nas cieszy oczywiście to, że tych usług jest w tej chwili tak wiele. Na dzisiaj, sprawdzałem rano, można sobie w rejestrze usług rozwojowych znaleźć prawie 3700 aktualnych usług szkoleniowych bądź doradczych dostępnych w Polsce. Natomiast oczywiście chcemy, by ta oferta usług była znacznie znacznie większa. Nie jest to szczyt naszych ambicji. Chcemy, by tych usług w każdym momencie dostępnych było co najmniej kilkanaście tysięcy i rzeczywiście chcemy, by był dostępny z każdego możliwego tematu, dlatego że Reis jest taką wyszukiwarką jak najbardziej uniwersalną i on wtedy będzie Użyteczny dla nas wszystkich, gdy ta oferta, w która się będzie w nim znajdować, będzie jak najszersza, gdy każdy znajdzie tam to, czego będzie szukał. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej tok FM oraz w archiwum na stronie tokefm.pl ukośnik audycje.